Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 i będziemy klikać sobie tutaj karuzelę z idolami, będziemy robić ogromny docisk, dlatego że dzisiaj chciałbym ją zamknąć, nie wiem czy nam się to uda, dlatego że potrzeba nam zabić jeszcze 10 przeciwników, no ale kilka osób na tym serwerze już to zrobiło, my nie mamy na żadnego przeciwnika not possible, są oczywiście procenty pokroju 0,10, są też wyższe, no ale dzisiaj nagram taki odcinek, żeby spróbować to zrobić i zobaczymy jak nam pójdzie. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze jak tam idzie na waszych postaciach. Jeżeli chodzi tutaj o mojego Magusia, no to idzie dość powoli, zwłaszcza jeżeli chodzi o level, chyba na ostatnim odcinku dobiliśmy ten 506, no i jak sami widzicie w tym momencie nadal mamy 506, co prawda już końcówkę, może ja tu w ogóle zacznę arenki robić, żeby w razie czego jak wbijemy level to nie dostać mniej tego expa, no ale level idzie naprawdę jak krew z nosa. Teraz jak gramy już sobie tutaj na golda już od dłuższego czasu, no to ten levelik idzie bardzo, ale to bardzo powoli, ale za to statystyki rosną nam aż miło. W ogóle muszę się wam pochwalić, bo ostatnio minęły, nie wiem, 1,5 roku chyba tego serwera albo coś takiego, 18 miesięcy, no to w sumie 1,5 roku, nie wiem ile, w każdym razie przez ostatnie 3 miesiące jedna osoba z innej gildii wstawiła na Discorda takie porównanie. Zrobiliśmy najwięcej statystyk na całym serwerze. Przez całe 3 miesiące łącznie zrobiliśmy równo 11 tysięcy podstaw, gdzie osoby pod nami zrobiły tam 10900 i tak dalej, nie? W każdym razie, jeżeli chodzi o przyrost statystyk tych bazowych, to byliśmy najlepsi na tym serwerze w ostatnich, tak jak wspomniałem, 3 miesiącach, więc jest to bardzo fajny wynik i powiem wam szczerze, że jest to bardzo motywujące, wiadomo, bardzo fajnie coś takiego zobaczyć, bo jednak tutaj się staramy się jak najwięcej tych statystyk zdobywać, staramy się, wiadomo, wszystko robić fajnie, rozgrywać tak jak powinniśmy, no i jakieś to tam efekty przynosi. Dobra, mamy już 10 walk za sobą, więc spoko, to już mamy z głowy, dlatego że zwróćcie uwagę, jak pokonamy chociaż jednego w tej karuzeli, to wbijemy level, no a wtedy tego expa z tych arenek dostalibyśmy mniej. Jeżeli chodzi o postać jeszcze, to co? Już mi tu powoli zaczynają lecieć gemy po 1700, więc to jest również bardzo fajne. Co prawda w tym momencie mam chyba tylko 3, tutaj 1, drugi, tutaj 3, dokładnie, tylko 3, reszta to jest po 1600, no ale tak czy inaczej już powoli będziemy wymieniać te gemiki, żeby nam dawały, no po prostu kolejną setkę na plus, że tak powiem. Teraz miałem 1600 plus, no a już niedługo będę miał 1700 plus. Tu jeżeli chodzi o kopalnię klejnotów 72 nam się buduje, jeżeli chodzi o kopalnię złota mamy 55, no i jak widzicie już to złoto trzyma do eventu Golda, bo teraz od piątku będzie event Golda, no i tak to sobie zrobiłem, żeby o północy z czwartku na piątek mieć tą kopalnię złota pełną, 300 milionów i odebrać po prostu z tym bonusem z eventu Golda, więc no dbam o takie szczegóły, próbuję tego pilnować, żeby finalnie być jakoś tam na plus, no i tak jak mówię to oddaję, bo tych podstaw robimy bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi właśnie o moje podstawy, no to nie wiem jak to wyglądało na ostatnim odcinku, kto śledzi tą serię ten wie, no ale tutaj 29,5 tysiąca już inteligencji, no i mamy 12 tysięcy HP, więc jak sami widzicie, no lecimy po 30 tysięcy inteligencji, już do piątku myślę, że na spokojnie to zrobimy, no i potem będę leciał do 15 tysięcy HP, jeszcze tym samym zbliżamy się powoli do 100 tysięcy inteligencji jako ogólnej statystyki, więc już będziemy mieli tą, no to 100 tysięcy po prostu, tą okrągłą liczbę, będzie już to na pewno fajniej wyglądać. No ale jeżeli chodzi tam o inne rzeczy, oprócz tych gemów, oprócz tych statystyk, podstaw robimy średnią po 150 dziennie, w takie zwykłe dni, tu wam jeszcze mogę dodać, no ale mówię, oprócz tego tutaj za wiele się nie dzieje, level idzie bardzo powoli, aura 47, tutaj pupilki też powolutko sobie karmimy, jak widzicie, więc no jest dość duży zastój, póki co jest dość duży zastój i tak jak wspomniałem, za wiele się nie dzieje. Gildia top 2, już spadliśmy na to miejsce, na którym powinniśmy być, już nie ma tej gildii, która nas atakuje i blokuje, więc to jest spoko. No i co? I tyle. I chyba przechodzimy do karuzeli z idolami i zaczynamy klikać tego IPR. No mówię, chciałbym to zrobić. Jakie osoby na tym serwerze zrobiły już tą karuzelę? Wiem o dwóch. Wiem, że zrobił to Aktimel, czyli tutaj z wiadowcą. No wiadomo, z wiadowcą ma zdecydowanie łatwiej to zamknąć. Jeszcze on tu ma też bardzo mocne statystyki. No i Natsu. Natsu z tego co wiem zrobił również, bo to jest on, zrobił również w całości tą karuzelę. To jest w ogóle najwyższy level na serwerze. No i jak ostatnio się dowiedziałem, że udało mu się tą karuzelę zamknąć, no to to troszeczkę, powiedzmy, mi to rozjaśniło, skąd ma taki level, no bo te lochy musi mieć naprawdę mocno dopchane, no to jest jakby logiczne. No i o tych dwóch osobach póki co wiem. Przy okazji możecie sobie zerknąć na topkę, jak to w tym momencie wygląda. No i dobra, lecimy, klikamy tutaj, jak wyglądają moje procenty. Tu w ogóle się wszystko nagrywa, tak, wszystko jest ok, żeby na pewno nic nie przegapić. Jak wyglądają moje procenty? Ogólnie jeżeli chodzi o lochy, to wyglądają w następujący sposób. Mamy na Władcy Dziewiątek 0,21%, to jest Hemoridor, no góra popiołów, no ale powiedzmy stary Hemoridor. Na Karuzelę z Idolami mamy 0,12%, na Ekspres do Szkoły Magi Przyjemniaczą Tęczniątko mamy 0,10%, Wąż Midgardu 0,02%, no i Cerber 0,01%. Ktoś by pomyślał, dlaczego nie klikam tego Władcy Dziewiątek? Ano dlatego, że po prostu dzisiaj chcę się skupić stricte na tej Karuzeli z Idolami. Chcę to zrobić, to jest oprócz oczywiście Expa, to jest po prostu również, to są naklejki do klasera, nie? Jakbyśmy dzisiaj jakimś cudem zamknęli tą karuzelę z idolami, no to mielibyśmy tych naklejek, no mielibyśmy już komplet klasera, po prostu 100%, nie? Więc to też jest fajne, kolejne osiągnięcie, już takie można powiedzieć bardziej late game'owe, żeby ten klaserek sobie na 100% dopchnąć. Nie wiem, czy nam się to uda, no liczę, że chociaż troszkę tych przeciwników tutaj pokonamy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Natomiast jeżeli chodzi o moje procenty na lochy stricte z karuzeli, to już Wam tutaj pokazuję w tle, powiedzmy. Dobra, mamy tak, jeżeli chodzi o IPR, no to 0,11, na Mandzia to jest kolejny paladyn, bo IPR to jest zwiadowca, mamy tutaj 0,58, na Boruciaka 14 wojownika mamy 0,14, więc to też będzie jako tako blok, potem mamy Fifko Berserk 27%, więc jego zrobimy na luzie, Sozemak 16, 1,22, więc też powinno paść dość przyjemnie, na Zebo mamy potem, to jest wojownik w ogóle 0,09, potem mamy Dula, Dalukart, przepraszam, 18 Maguś 0,87, więc też w miarę przyjemnie. Potem Łowca Demonów Early Boy 0,11, 20 Skate 702, Berserk 24,5, więc no na tych berserków to w ogóle bez problemu ich możemy zrobić. No i mamy na Dorzera, czyli na ostatniego, również Maguś 0,19, więc tak się nasze procenty prezentują, czyli co? 12, czyli IPR, można powiedzieć, że blok, 14 blok, 17, 19, no i ten Dorzer 0,20 to też nie są jakieś wybitne procenty, więc no zobaczymy, jak nam się to uda. Liczyłem, że może będzie taki, wiecie, łód szczęścia, że może jakoś to fajnie padnie, że może no szczęście na odcinku nam dopisze, żeby tu w miarę szybko tych pierwszych pokonać i potem jakoś, no jakoś to pocisnąć po prostu, no ale zobaczymy. Mam motywację, zobaczymy, czy nam się to uda. Będę po prostu klikał i próbował. Głupio by było nagrać taki odcinek i nie pokonać żadnego, to w ogóle, no wiadomo, dziwnie by to wyglądało. No ale jak nie zamkniemy, to chociaż coś tam ruszymy, coś tam nam, mam nadzieję, że się uda zrobić, więc zawsze to delikatnie kilka lożków na plus. No ale dobra, żebyśmy dotrwali do tego Mandzia, bo na niego mamy 0,60 prawie, więc no on raczej padnie łatwiej, no to musimy pokonać tego IPR. Z IPR się męczyliśmy ostatnio, na ostatnim odcinku, jak dobrze pamiętam, no i nie chciał nam za bardzo padać. Niestety nie było to takie proste wcale, więc no zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Jakieś tam bronie pachołką pozmieniałem w trakcie legendarnego lochu, jakieś tam itemki również, wiadomo, siebie też poprzebierałem, żeby to jakoś lepiej wyglądało, no i zobaczymy, no ciężko jest to zrobić, bo widziałem, że co niektórzy to dopiero na jakimś 520, 530 lecą dalej i pokonują tych kolejnych przeciwników karuzeli, ale stwierdziłem, że spróbujemy. Stwierdziłem, że i tak za bardzo nie miałem co nagrywać, więc spróbujemy sobie właśnie tego Magusia, w sensie tym Magusiem tutaj dzisiaj pocisnąć, tylko że no powiem Wam szczerze, że już chyba z 250 grzybów albo nawet więcej, z 300 wydaliśmy na tego IPR i póki co nie pada, więc no nie jest to zbyt obiecujące, no ale dobrze, może się z nim trochę dłużej pomęczymy, to za to weźmiemy sobie kolejnych, pokonamy jakoś tam łatwiej, nie? Mam przynajmniej taką nadzieję, mam nadzieję, że jako tako wyjdzie. Zapraszam w ogóle na wczorajszy odcinki, kto nie widział, wczoraj były dwa odcinki, o godzinie 16 takie sprawdzenie serwera europejskiego trzeciego, czyli taki powiedzmy normalny odcinek, jak to o 16 zazwyczaj wrzucam, no i jeszcze o 20 odcinek bonusowy, w którym wytłumaczyłem mniej więcej, jak ludzie wbijają 200 poziomy tam w 2-3 dni serwera. Zdaję sobie sprawę, że jak wrzucam dwa odcinki dziennie, to jeden przykrywa drugi, nie każdy ogarnie i tak dalej, więc w wolnej chwili można sobie obejrzeć, zapraszam. Chciałem to wrzucić po prostu jako taki bonus, bo dlaczego by tego nie zrobić? Jest, powiedzmy, to temat na topie teraz, dlatego, że był nowy serwer dopiero co, dlatego, że wiecie, no jako tako tam W ogóle to tak się zastanawiam, czy nie lepiej by tu było, jakby nam Kunegunda, w sensie no jakbyśmy podkę zmienili na zręczność, ale my mamy za długo te podki. Widziałem, że są takie taktyki, że ludzie anulują podki dla siebie, w sensie no anulują na HP, anulują nieśmiertelkę, no i później wymieniają sobie na te główne trzy statystyki, czyli tam inteligencja, zręczność i siła, no i to pomaga, jak walczymy w tej karuzeli, no ale my mamy podki na 300 dni, więc będzie to straszne marnotrawstwo, także no nie będziemy tego robić, będziemy próbowali to ubijać tak jak no po prostu z marszu, nie? Z normalnymi potami, więc mówię, temat na topie, chciałem to nagrać, dlatego też nagrałem, no ale zazwyczaj jak ludzie widzą coś takiego, to nie zauważają, że wcześniej był odcinek, myślą, że ten drugi to był jedyny tego dnia i tak dalej, więc po prostu w wolnej chwilce możecie sobie obejrzeć, jeżeli macie taką ochotę. Dobra, no już bardzo dużo tutaj grzybów na niego poszło od groma, ale niestety nam nie pada. W ogóle chyba tak nie zwracałem uwagi, jak gadałem, ale chyba żadnej bliskiej próby nie było. Jezu, no jak my nawet jednego nie zrobimy, to to będzie najgorszy odcinek w historii. Ja nawet się będę zastanawiał, czy go wrzucać, szczerze mówiąc, bo... no bo nie będzie to zbyt dobre, nie? Myślałem, że ten IPR... O, dobra, siedzi, aż się tutaj, aż mi głos się załamał, ale siedzi, dobra, pięknie, mamy to. Trochę ponarzekałem, 507 level wbity, okej, jakaś czapeczka, zobaczmy, dla zwiadowcy, może ich trochę poprzebieramy, no ale akurat nie, akurat jeżeli chodzi o... czapkę to on ma nową. Dobrze, i sprawdźmy, jak to wyglądało. Kolejna naklejka w klaserze siedzi. Niestety walki się bugują. Zobaczcie, że Barbara zone-shotował. Tutaj jeżeli chodzi o Magusia, to tak samo. No i Kunegunda właśnie. I czy Kunegunda go w całości? Jezu, jak ty... O dobra, Jezu, jaki kryt. Prawie za 3 miliardy. No ale okej, wystarczyło tylko dobić, wystarczyło tylko jednego kryta machnąć z naszej strony i udało się. Siadło to, no ale właśnie to jest to, o czym mówię. No niestety Kunegunda robi tutaj największą robotę, ale dobra, już przynajmniej coś się zadziało na odcinku, już przynajmniej nie będzie, że nic nie zrobiliśmy, lecimy dalej. Teraz mamy Mandzia, Mandzia jest paladynem, zobaczmy, 0,50%, w teorii powinno to pójść łatwiej, no ale tutaj również Kunegunda musi swoje zrobić, no niestety. 13 Mandzio, potem kurczę jest Boruciak, na Boruciaka znowu mniejsze te procenty, również Wojownik, więc również tam Kunegunda musi podziałać, no i 15 Berser. Jak już bym zrobił tego 15, no to już można powiedzieć, że odcinek w miarę zaliczony, nie? W miarę można powiedzieć, że do udanych możemy go wrzucić, no ale dobra, na razie jest Mandzio, potem jest Boruciak, no i tego berserka zrobimy... pewnie z marszu, na niego było 25%, ale okej, fajnie, chociaż jednego pokonaliśmy, zawsze to jakiś dodatkowa naklejka w klaserze. Jeżeli by się dzisiaj nie udało, to wiadomo, za jakiś czas znowu spróbujemy, teraz będzie event Golda, więc bardzo dużo, można powiedzieć, statystyk wbijemy, no i wiadomo, no teraz te procenty na lochy będą na pewno fajniej wrosły, przez to, że tych podstaw naprawdę dużo robimy i dzięki temu będzie nasza postać silniejsza, pachołki też silniejsze i tak dalej, ale dobra, najpierw Mandzio, tutaj paladyn, zmieniony paladyn oczywiście. Teraz w ogóle ktoś mi pisał ostatnio, czekajcie, tego pominiemy, to pominiemy. Nie, no normalnie Maguś tutaj blokuje tego Firebola, ale ktoś mi pisał, że chyba teraz jak paladyn walczy z paladynem, to ten Fireball, czy ta tajemna kometa teraz, jak to się tam nazywa, że normalnie działa, że normalnie można uderzyć w innego paladyna. Nie sprawdzałem tego, nie zwróciłem nigdy uwagi, ale chyba tak jest. W sumie to możemy nawet od razu zrobić, tylko musimy sobie przejść tutaj na nasze EU1. Sprawdźmy, powiedzmy, że tutaj tego ziomeczka zaatakujmy, cyk, tak, no normalnie lecą obrażenia, zobaczcie, czyli to zmienili, Maguś cały czas odpiera, a jeżeli chodzi o innego paladyna, no to normalnie te obrażenia z komety wchodzą. Dobra, lecimy dalej, Mandzio, dawaj, dawaj. Pamiętam, jak pokonywałem w ogóle tą karuzelę, kilka razy mi się udało, na berserku, o, usiadło i to, w sensie usiadło, siadło i to jak szybko. Dobra, tu mamy coś na wszystkie staty, więc od razu możemy to rozmontować, bo i tak nam się nie przyda. Od razu tu zmienię wygląd, żeby więcej dostać surek, no i zobaczmy jak ta walka przebiegała. No tu Barbar za dużo nie zrobił, tu Maguś jeden kryt, zobaczcie, właśnie to jest to, że w tej karuzeli z idolami oni mają tak mocne statystyki, w sensie główną statystykę odpowiadającą za obrażenia. O, no i Kunegunda tu sporo zrobiła, no i my znowu, tylko jeden kryt do bitka, no i nam siadło. Dobra, jakie były procenty na Boruciaka? 0,14, czyli delikatnie większe niż na IPR-em. no ale tak czy inaczej niezbyt duże, więc no będziemy musieli tutaj się troszeczkę pomęczyć, no chyba że znowu Kunegunda jakiś taniec nam fajny zrobi, jakąś fajną ilość HP zabierze, no ale mówię, to jest to, że oni mają ogromną ilość głównej statystyki, przez co biją bardzo dużo, no i zazwyczaj te pachołki nasze ładują na hita. Jak ktoś jest właśnie Natsu, to nie wiem jak to zrobiła tym magiem, to mnie nawet nie pytajcie, no podejrzewam, że robiła to samo co ja, tylko zamiast wydać tam, nie wiem, 1000 grzybów, 1500, to wydała po prostu tyle, ile musiała, aż to zrobi, no bo jednak jakieś procenty są, no według SF Toolsa jakieś procenty mamy, żeby to wszystko ubijać, tylko właśnie najgorsze jest to, że pytanie jest za ile grzybków, ile nas to będzie kosztowało, no ale mówię, jeżeli chodzi o Natsu, to nie wiem jak ona to zrobiła, musiała wydać ogrom grzybów na tą karuzelę, no a Aktimel jest zwiadowcą, więc nie dość, że on ma te uniki, no to jeszcze Kunegundę boostuje dzięki podce na zręczność, więc po prostu na pewno mu to przyszło łatwiej, no bo oprócz tego, że Kunegunda jak tam zrobi taniec i sporo tych obrażeń zada, no to jeszcze on również może zrobić taniec tym swoim zwiadowcą i troszkę tych obrażeń wsadzić, więc no mówię, no Magusiem nie jest to wcale takie proste, no ale dobra, no klikamy, na razie klikamy, ile grzybków tutaj sobie zaplanowałem, tyle przeznaczę, 2 już pokonaliśmy, więc coś tam zrobiliśmy, można powiedzieć, nie ma tragedii. Liczyłem, że nam troszkę szybciej to popada, że potem na tych ostatnich trochę więcej grzybów wydamy, no ale skoro musimy przez każdego się tak powolutku przebijać i tutaj mieć problemy, no to co zrobić jest jak jest. Dobra, jak to tutaj dalej wyglądało, jeszcze sobie zerknę w międzyczasie. Tak, ten Boruciak na pewno był blokiem. Potem mamy Fifko 27%, później mamy Sozę Magusia 1,20%, no i potem jest Zebo. Zebo 17 wojownik, no i na niego mamy tyle co na IPR-le. No to może być problem, no może być problem, wiadomo, może być tak, że nam się idealna próba trafi za 10 razem od razu i tego Zebo pokonamy, no ale raczej tak to nie działa. Jak widzimy, że tutaj musimy tyle grzybów wydawać, to raczej tak to nie działa, natomiast jak Boruciaka pokonamy, to myślę, że jeszcze tego Fifko i Sozę również nam się uda, więc no zawsze to troszkę naklejek do klasera, myślę, że już kolejnym razem, jeżeli dzisiaj nam się nie uda, w co zaczynam wątpić szczerze mówiąc, ale kolejnym razem jak wejdziemy tutaj do tej karuzeli z idolami, jak będziemy po raz kolejny robić odcinek z Magusia, no to dzięki temu, że te procenty nam wzrosną i tak dalej, to już pewnie to sobie skończymy. No na Dorzera też 0,18, no na tych magów nie wygląda to tak tragicznie, no z tego co widzę, to ci wojownicy są najgorszym problemem, tak patrząc na procenty, no i tutaj mamy tego Early Boya, no to on jest niby łowcą demonów, więc w teorii mag powinien być spoko na niego, dlatego że wiadomo, na maga się nie odrodzi i tak dalej, no ale też mamy na niego 0,10%, na Early Boya, czyli 19, mamy w ogóle najmniejsze procenty ze wszystkich przeciwników, których chcemy dzisiaj pokonać. To taka ciekawostka. No ale jest jak jest. No ale 507 level dobity, zawsze to delikatnie na plus. Dobra, no dawaj Boruciak, proszę Cię. Zacząłem mówić i chyba nie dokończyłem. Na jakimś tam berserku pamiętam, chyba na jakimś łowcy demonów, chociaż tu nie wiem czy na łowcy demonów pokonałem całą karuzelę. Na berserku na pewno, no bo tu mamy sporo tych magów, no a wiadomo jak berserk działa na magów, jednak jest to bardzo proste do zrobienia. No i też pamiętajmy, że na tych naszych starych postaciach, gdzie tam właśnie jakiś berserk na S37, łowca demonów na S38, graliśmy sobie już od 400 pod golda, więc jak dochodziliśmy do tego 500 levela około, no to mieliśmy o wiele wyższe statystyki, więc to też na pewno pomagało, żeby tutaj tą karuzelkę ubić. No a widzimy, że na Magusiu tak na dobrą sprawę chyba jakoś od połowy stycznia, jak się nie mylę, chyba tam jakoś 18, 19 stycznia, coś takiego, dopiero zaczęliśmy na golda iść, więc nie jest to takie proste, żeby tutaj sobie ich poubijać. No ale dobra, no próbujemy, no. Taki był zamysł tego odcinka, tak to chcę zrobić. Jeżeli będziemy pewni, że nie pokonamy już no tego Boruciaka, no to jeszcze myślę, że jakoś nam się uda. Mam taką nadzieję, szczerze mówiąc, ale jeżeli nie pokonamy już powiedzmy tam tego Zebo, bo to jest kolejny dość duży blok, to może jeszcze na tego Władcy Dziewiątek spróbujemy z 200-300 grzybków wydać, żeby sobie po prostu ewentualnie jeszcze jego ubić, no bo na niego jakby nie patrzeć w tym momencie mamy największe procenty, ale dobrze, no zanim do niego przejdziemy, to ten Boruciak, no proszę Cię, więcej niż na IPR w teorii, na IPR troszkę nam poszło, na tego Boruciaka już też nam troszkę poszło, no ale to są takie różnice, no na IPR 0,12, na Boruciaka 0,16, więc no w teorii większe na Boruciaka, no ale wiecie jak to w praktyce wygląda, no wszystko przeciwko takim klasom jak wojownik, jak jakiś tam, no ten łowca demonów chyba i ewentualnie powiedzmy, no paladyni też, ale paladynów już tutaj nie mamy do końca, wszystko zależy od tej Kunegundy. sekundy. Wszystko zależy od jej uników, wszystko zależy od tego, żeby ona nie dość, że robiła uniki, no to jeszcze wsadzała kryty. Tutaj ten Boruciak nie może blokować, z Paladyniem jest o tyle łatwiej, że on się nie może bronić w żaden sposób, więc tam wystarczy, że Kunegunda, wiadomo, porobi uników i powsadza trochę ciosów, no a tutaj jak Kunegunda zrobił unik, to zawsze jest szansa, że ten wojownik zablokuje, no i nie jest to takie proste, no ale już powiedzmy powolutku szczypiemy tą karuzelę i powolutku będziemy dążyć do jej zamknięcia. Dobra, ile mamy w ogóle procent klasera? 99,65, no troszkę nam wzrosło, zawsze to dwie naklejki do przodu póki co, no ale to nas bardzo nie satysfakcjonuje. Jezu, no nie liczyłem, że się na Boruciaku zatrzymam, myślałem, że jeszcze troszkę nam tam siądzie tych lochów, no ale no zobaczymy, nie ma co tutaj się rozgadywać na ten temat, dlatego, że wiadomo, nie jest to wcale takie proste, powiedziałem wam procenty na początku, rzuciliśmy się na głęboką wodę, ale stwierdziłem, że nagram. Dlaczego nie? No, ale miałem takie z tyłu głowy, że a nuż nam się poszczęści, a nuż te procenty, które mamy takie niskie, po 0,10% padną nam w miarę szybko i troszkę tych przeciwników zrobimy. Jak nie zamkniemy w całości, to może dobijemy do jakiegoś, wiecie, 18, 19, już się zbliżymy do końca, no ale jak widzimy, każdy przeciwnik, na którego mamy te procenty mniejsze, no to jest jednak blok, to jest jednak ciężki przeciwnik, no i jak widzimy, jest dość problematyczny, ale dobra, no dawaj, proszę cię, tu nie wiem, czy w ogóle jakieś takie próby bliższe były. On ma 1 000 000 000 HP, my mu tak no do połowy to mu schodzimy dość często, ale tak poniżej połowy to rzadko się zdarza, powiem wam szczerze, no ale nic, no klikamy, co ja tutaj wam mogę powiedzieć więcej, jest jak jest, po prostu próbujemy, trochę grzybów zmarnujemy pod odcinek, żeby przetestować. No, jak kończyliśmy stopowanie lochów, to też troszkę lożków zrobiliśmy, które miały właśnie około 0,10%, w miarę łatwo nam to tam padało, nie wydawaliśmy nie wiadomo ile grzybów na te lochy, więc nie było to takie tragiczne, no a tutaj jak widzimy już niestety nie jest to takie proste. Może faktycznie ta wymiana potek by pomogła, no ale ktoś, widziałem, że trochę osób tak robiło w ogóle z tą karuzelą, że tam te potki wymieniali, no ale to jest właśnie dla osób, które nie mają ogromnej ilości dni w tych potkach, w sensie wiadomo, ja tutaj sobie swego czasu kupiłem te potki na rok, no i tak się staram trzymać mniej więcej, żeby mieć ciągle na rok taki zapasik, więc no teraz co prawda nie mam na rok, teraz mam na mniej, no widzicie, około 300 dni, to co wam powiedziałem, no ale na przykład właśnie nieśmiertelka na 654 dni, no i też by ją wypadało tutaj podmienić, jeżeli byśmy chcieli tą taktykę robić, także no nie, także no wydaje mi się, że nie. A zobaczmy jeszcze w ogóle, czekajcie, bo widziałem, że robią też coś takiego, to tak czysto dla testu, że robią sobie cyk i zamieniają po prostu brońkę, Mariuszowi dają tą co mają na swojej głównej postaci i teraz sprawdźmy, tak czysto z ciekawości, czy może procenty wzrosną, czy zmaleją, wydaje mi się, że zmaleją, ale widziałem, że ludzie takie taktyki robią, a dobra, bo ja nie kliknąłem, teraz tak, cyk, no i zobaczmy, Boruciak 0,12, no delikatnie nam spadło, nie jakoś giga duża, ale delikatnie nam spadło. Nigdy nie widziałem w tym sensu, ale no mówię, często widziałem, że tak ludzie kombinują, więc może coś w tym było, ale sprawdziliśmy nie, więc wracamy do naszej normalnej konfiguracji i klikamy dalej, klikamy tego Boruciaka, no proszę cię, jesteśmy magiem, no nie jest to proste, ale żeby chociaż jeszcze tego i tych dwóch kolejnych pokonać, to by było coś pięknego i to by było jako takie zwieńczenie fajne odcinka, no a na razie grzybki lecą strasznie szybko, a my tutaj jak widzicie, mamy problem, mamy duży problem, żeby tego Boruciaka przejść, chociaż no w teorii wojownik powinien być łatwiejszy od zwiadowcy. W teorii tak to powinno wyglądać, zresztą no procenty na to wskazują, że na Boruciaka są większe niż na tego IPR-ę, no ale w praktyce jak widzimy nie jest to niestety takie proste, nie możemy się tutaj przebić, w ogóle jakby była jakaś bliższa próba, to moglibyśmy obejrzeć, no te animacje walki się bugują, więc o, tam była bliższa, ale niestety już nie zapiszę, no musiałbym tu wolniej klikać zdecydowanie, żeby jakoś zobaczyć, a chociaż nie, no co my będziemy oglądać, no my musimy po prostu go ubić, tu musi Kunegunda zrobić dużo uników, muszą wejść kryty, więc nie ma sensu. W ogóle nie sprawdziłem, czy mamy wszystko, to mogłem zrobić na samym początku, ale mi wyleciało z głowy. Nie sprawdziłem, czy mamy wszystko, no właśnie, czy mamy wszystko na pewno poulepszane. To nie zmieni jakoś dużo, wiadomo, ale jednak troszkę by tam może zmieniło. Tu jest git, zobaczmy sobie tu, razy 2, cyk, 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 tu mamy wszystko razy 2, runki są ok, wszystko poczarowane i dobra, Kunegunda, runki są ok, tu mamy chyba też wszystko razy dywanie. Zobaczcie, rękawiczek nie mamy, no właśnie. Ja zawsze zostawiam tego i nie robię, dlatego że zawsze mam taki rytuał, powiedzmy, że na początku odcinka sobie sprawdzam, czy jest wszystko zaczarowane, czy jest wszystko ulepszone na tych pachołkach. No a dzisiaj zapomniałem. Dzisiaj miałem taki spontaniczny pomysł nagrania tego odcinka i po prostu na szybko ciach usiadłem i stwierdziłem, że nagrywamy. No ale dobra, no zobaczmy, jak to tutaj nam wyjdzie. Ulepszyliśmy razy dwa, jeden itemek u Barbara, jeden u zwiadowcy, no ale mówię, no chyba nam to niestety za dużo nie pomoże. No proszę cię, jak Boruciak padnie, to potem ten Fifko pada dosłownie za, no nie wiem, 3-4 grzyby, nie? Coś koło tego. Więc no najważniejsze, żeby tego Boruciaka pokonać. Potem na Magusia też mamy ponad 1%, więc też powinien szybko paść. Z magami jest o tyle fajnie, że po prostu musi każdy z nas, w sensie moje pachołki plus ja, maknąć kryta z dużego, no powiedzmy z takiego większego rozrzutu i ten Maguś powinien paść, no nie? Tam nie ma już żadnych uników, nie ma żadnych bloków. On też bardzo dużo bije, bo oczywiście magowie w tej karuzeli nas one-shotują, w sumie tutaj wszyscy nas praktycznie one-shotują, no ale wiecie, nie ma żadnych uników, nie ma takich rzeczy, więc tu jest kwestia tylko 4 dobrych hitów od każdego z nas i powinien ten Maguś paść. No ale właśnie, no zanim my do tego Magusia przejdziemy, to musimy kliknąć Boruciaka, który niestety stawia ogromny opór. No jest to strasznie takie demotywujące, bym powiedział, takie klikanie. Już na Boruciaka wydałem nie wiem ile, no 1000 grzybów plus minus, może z 900, coś takiego, no ale bardzo dużo, no i zobaczcie, że nie chce nam on niestety paść. Niestety tutaj mamy duże problemy. Dobra, poklikam go jeszcze powiedzmy za 300, za 200 grzybków w tym momencie, no 250. Jeżeli, o tam jaka bliska próba, Jezu, to dosłownie jeden hitek. Jeżeli nie padnie, no to pójdziemy jeszcze do tego Władcy Dziewiątek, spróbujemy. Na Władcę Dziewiątek niewiele większe procenty, ale może nam to tam jakoś lepiej siądzie, żeby chociaż ten 3. log dzisiaj ubić. No tak będą wyglądać odcinki z maga. No trochę się tu porwałem, liczyłem, że nam to pójdzie sprawniej, ale tak będą wyglądać w tym momencie odcinki z maga, bo jest to late game. No mamy bardzo małe procenty na lochy, bardzo wolno nam te procenty rosną, mimo tutaj dużego przyrostu statystyk. No i niestety wygląda to tak jak wygląda, ale dobrze, no jeszcze tu mamy troszkę grzyba, nóż się uda, już na tego IPR też powiedzmy, że traciłem nadzieję, a mimo wszystko tego IPR nam się udało ubić, też w ogóle już odcinek 26 minut, który polega tylko na takim bezmyślnym klikaniu i moim klepaniu czegoś, no ale tak to jest, no tak to generalnie jest, ubiliśmy tylko 2, więc no wynik niezbyt satysfakcjonujący mnie, myślę, że was widzów też nie za bardzo satysfakcjonuje taki stan rzeczy, no ale co zrobić? Dobra, lecimy, dawaj. O, tam 82 miliony, to jest znowu no jeden cios dosłownie, jeden cios więcej krytyczny i ten Boruciak by nam padł, no ale niestety nie jest to takie proste. No dawaj, proszę. No już chciałbym zobaczyć, że go pokonamy. Ciągle mu do połowy zbijamy. No przeważnie każda walka to jest do połowy, nie? Nic się tutaj więcej nie dzieje. Bardzo rzadko mu schodzimy poniżej tej połowy, w sensie no powyżej połowy z tym HP. Zazwyczaj połowę zbijamy plus minus i to jest koniec, nie? Czasem nawet nie połowę. Dobra, 50 prób jeszcze. Ostatnie 50 prób. Żeby tu też nie przedłużać jakoś głupio odcinka, bo już prawie pół godzinki takiego klepania. No, challenge, który sobie postawiłem, można powiedzieć, że nieudany za bardzo. Miałem tutaj z tyłu głowy, że przy odrobinie szczęścia może i nawet tą karuzelę dzisiaj zamkniemy, no a niestety skończyło się na tym, że pokonaliśmy zaledwie 2 przeciwników, no i utknęliśmy już na Boruciaku, gdzie potem jeszcze mamy Zebo, na którego mamy jeszcze mniejsze procenty, mamy Early Boya, na którego mamy jeszcze mniejsze procenty, więc no niestety challenge z karuzelą zakończony niepowodzeniem, natomiast zrobimy sobie tutaj jeszcze jednego skana. No i mówię, jeszcze jakieś sportowych 100-150 grzybków wydamy na tego Władcę Dziewiątek, a nóż, no 0,25% na niego, no to już są takie niezłe powiedzmy procenty, zobaczymy, Władca Dziewiątek to jest góra popiołów, cyk, no i zobaczmy, to jest w ogóle paladyn, no może się uda, zobaczymy jak to tutaj wyjdzie, może nam się uda coś takiego zrobić i go jeszcze pokonać, bardzo dużo HP, bo prawie 2 miliardy, no ale widzimy, że mu tu często poniżej połowy schodzimy, no zobaczymy, sportowe takie mówię, 150 grzybków, coś koło tego, żeby chociaż jeszcze jeden loszek może na tym odcinku wam pokazać. 3 lochy, no to już nie ma tragedii, chociaż 3 lochy na pół godziny odcinka, jeżeli w ogóle się go uda pokonać, no to wychodzi średnio 1 loch na 10 minut, także no szału nie ma, ale wiecie jak to jest. Dobra, no 400 milionów, 587, 590, no niestety. Nie jest to niestety takie fajne, jak myślałem, że będzie. 0,25, no to na Mandzia mieliśmy 0,60, a na Mandzia też wydaliśmy tam chyba z 300 grzybów albo coś koło tego. No ale co, no zawsze to dwa lochy do przodu, nie? Zawsze to tam playlista jako tako delikatnie uzupełniona. No ale no, na Boruciaka wydaliśmy grubo ponad 1000 grzybów i się nie udało, więc chyba nie ma to sensu. Tam znowu w ogóle 88 milionów, próba znowu bardzo bliska. Jeden hitek dosłownie i ten władca by padł. No ale nie możemy tej kropki nad i postawić. No jeszcze nam tu są potrzebne jakieś wzmocnienia, jeszcze nam tu jest potrzeba trochę statystyk, no i wtedy może by się udało. Dobra, jeszcze 20 grzybków na niego. 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, dobra, jeszcze powiedzmy, no jeszcze 20, teraz 20, no może, no proszę, Jezu, to jest uzależniające, takie klikanie lochów to jest, nie wiem, jak hazard trochę, a nóż się uda, a nóż, no niby małe procenty, ale może siądzie, ale niestety nie siadło. Dobra, tyle z mojej strony, nie będziemy już tutaj przedłużać, dwa lochy dzisiaj pokonane, więc szału niestety nie ma, no ale mam nadzieję, że taki odcinek również Wam się spodobał. Jest to też swego rodzaju test, jak wygląda klikanie na około 0,10% lochów, no wygląda tragicznie, wygląda dość ciężko, niestety nam się nie poszczęściło, ale mówię, jak skończyliśmy stopać lochy na tym magu, miałem kilka lochów po 0, tam 10, 0,15 tak samo, no i to padało zdecydowanie szybciej, więc no niestety tutaj zależy od szczęścia, akurat dzisiaj nam się nie poszczęściło, no ale 507 level dobity, dwa lożki pokonane, wszystko. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Pytajcie w komentarzach, jeżeli w ogóle macie jakieś pytania co do tego maga i tak dalej, to śmiało pytajcie, chętnie Wam odpowiem. Subskrypcję z dzwonem zostawiajcie, oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie i nie wiem czy mówiłem, ale kciuka w górę również pamiętajcie. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!